Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście, jak zwykle, bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest to już właśnie forma, że tak powiem, utarta. Znają na pewno to Państwo już dobrze. Oczywiście witam w atmosferze okresu zwykłego, jeżeli chodzi o rok kościelny. Wiemy, okres zwykły, tak zwany perannum, czyli okres białego karnawału. I właśnie w takim okresie my spotykamy Chrystusa, który działa publicznie, który naucza, który spotyka się z ludźmi, który tych ludzi uzdrawia, który do tych ludzi zwraca się i do którego też ludzie zwracają się w różnego rodzaju sprawach. Oni go szukają, oni go chcą spotkać, oni chcą dotknąć jego szaty, zwłaszcza osoby chore, osoby cierpiące, osoby mające różnego rodzaju problemy. Ale właśnie ten okres zwykły jest jednocześnie okresem obecnie. Jest to druga niedziela okresu zwykłego i jak widzimy, jesteśmy jeszcze w atmosferze świątecznej, bo Państwo widzą żółbek w kościele świętego Kazimierza Królewicza, widzą też choinki. Świadczy to o tym, że właśnie jeszcze te symbole świąteczne mogą pozostać. One mogą być właśnie w kościele, czy w naszych mieszkaniach. Niektórzy mówią do kolędy. Choinka, no w tym roku z racji właśnie pandemii kolędy nie ma. Została odłożona na czas późniejszy, wtedy kiedy będzie można. No ale właśnie do 2 lutego. Do 2 lutego, więc do Matki Bożej Gromnicznej mogą być właśnie te symbole w kościele. I oczywiście możemy śpiewać kolędy wśród nocnej ciszy, czy dzisiaj Betlejem, czy jakieś tam jeszcze inne cudowne pieśni właśnie bożonarodzeniowe, które nam bardzo się podobają i które nas tak bardzo mocno wciągają. Kochani, no właśnie, jesteśmy już poza połową miesiąca stycznia. Dzisiaj jest dokładnie 17 stycznia. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że pierwszy miesiąc etapu 2021 powoli już z górki. Czas leci, prawda? I na to nie mamy żadnego wpływu. No ale taka jest właśnie rola doczesności i taka jest właśnie doczesność, że ona nie stoi w miejscu, że ona nie cofa się, że ona po prostu cały czas idzie w kierunku do przodu, czyli w kierunku końca naszego życia. My to odczuwamy na sobie, odczuwamy na swoim wyglądzie, na swojej kondycji, prawda, czy na różnego rodzaju rzeczach, których dokonujemy. Więc czas upływa, jak to się mówi, czas ucieka, wieczność czeka. Warto też na taką refleksję zdobyć się, ponieważ, kochani, jesteśmy właśnie w tym okresie pandemicznym, który tak bardzo mocno nas mobilizuje i który nas tak bardzo mocno dyscyplinuje. Zobaczmy, no właśnie, dzisiaj jest 17 stycznia, oznacza to, że kończy się, proszę Państwa, taki okres pandemiczny, bardzo mocno, który wyglądał w tym czasie. Skończy się okres obostrzeń, a rozpoczął się, jak wiemy, 28 grudnia, właśnie kończy się dzisiaj 17 stycznia. To tak tylko przy okazji, wracamy do tego, co jest istotne. Dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, druga niedziela okresu zwykłego w roku B, oczywiście o tym pamiętamy, jest to dzień judaizmu w Kościele katolickim, dlatego też dzisiaj modlimy się za naszych braci starszych w wierze. Modlimy się o to, żebyśmy byli zawsze zjednoczeni, żebyśmy byli zawsze rodziną kochającą, żebyśmy byli ludźmi pełni wiary, pełni oddania i pełni też miłości, tej wzajemnej miłości, różnej miłości o różnych imionach, a szczególnie tej miłości przebaczającej, bo do przebaczania zawsze jest bardzo dużo, na każdej płaszczyźnie, także na tej płaszczyźnie. Poza tym też warto zauważyć, że w naszej diecezji dzisiaj przeżywamy 18. rocznicę śmierci księdza biskupa Edwarda Samsela. Wielu z nas pamięta tegoż księdza biskupa, właśnie umarł on 18 lat temu, dlatego też warto wspomnieć, był to wcześniej biskup pomocniczy łomżyński, był moim profesorem, mówiąc tak osobiście, był moim ojcem duchownym, głosił też kazanie prymicyjne na moim przyświętej prymicyjnej, a było to 31 marca roku pańskiego 1974 w mojej właśnie miejscowości i w mojej parafii. Tam właśnie ksiądz biskup Edward Samsel, a wtedy jeszcze jako ojciec duchowny, głosił właśnie to słowo prymicyjne z racji moich święceń. Ja jestem wobec niego i zobowiązany nie tylko poprzez modlitwę, ale poprzez szacunek i poprzez właśnie taką bardzo, bardzo odpowiedzialną i dobrą i twórczą pamięć. Dlatego też dzisiaj zechciejmy wspomnieć księdza biskupa, który mówi
który był biskupem pomocniczym omrzyńskim, a potem, gdy powstała nowa diecezja, diecezja ełcka, był przez jakiś czas biskupem pomocniczym w naszej diecezji, ełckiej diecezji, a biskupem ordynariuszem był wtedy właśnie biskup Wojciech Zięba, wtedy, gdy biskup Wojciech Zięba awansował, że tak powiem, i przeszedł do Białegostoku, do archidiecezji białostockiej, tam został arcybiskupem, właśnie wtedy ksiądz biskup Samsel został biskupem diecezjalnym. No i właśnie niedługo, niezbyt długo kierował naszą diecezję, bo właśnie śmierć, zawał serca, choroba spowodowała, że odszedł z tego świata. Mamy nadzieję, że przebywa w wieczności szczęśliwie. Pamiętam jednak o modlitwie za spokój jego duszy, dlatego też chociaż krótkie wytchnienie, wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło wiekuiste jak mu świecznik odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Kochani, zatem jutro też warto wiedzieć, że rozpoczynamy kolejny tydzień ekumeniczny, czyli tydzień modlitw o jedność w Kościele, o jedność chrześcijan. My taki tydzień przeżywamy każdego roku. O co się modlimy? No to modlimy się, żebyśmy szukali tego, co nas łączy. My katolicy, czy w ogóle chrześcijanie, prawosławni, czy protestanci, czy inne wyznania chrześcijańskie. Żebyśmy właśnie umieli patrzeć na Chrystusa jako na tego, który jest naszym Zbawicielem, który jest naszą drogą, naszą prawdą i naszym życiem. A nas łączy, proszę Państwa, bardzo dużo. Łączy nas krzyż, łączy nas Pismo Święte, łączy nas Ewangelia, łączy nas On właśnie, Chrystus Zbawiciel. Dlatego też właśnie jutro taki tydzień rozpoczynamy. Warto w takim tygodniu modlić się. Tydzień, który oczywiście zakończy się 24 stycznia. Myślę, że w tej materii jeszcze kilka słów w następną niedzielę. W każdym razie, gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Wysłuchać proszę z szacunkiem. Jan stał wraz z dwoma uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy zło, idąc za nim, rzekł do nich: czego szukacie? Odpowiedzieli: rabbi, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodź, zobaczycie. Poszli więc, zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny 10. Jeden z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana, poszli za nim. Był brat Andrzeja, brat Szymona Piotra, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Zobaczmy, znaleźliśmy Mesjasza, czyli znaleźliśmy Jezusa, Zbawiciela. My też go znaleźliśmy. Właśnie znaleźliśmy go w noc Bożego Narodzenia, podczas mszy świętej pasterskiej. Znaleźliśmy go w tym symbolu żłóbka betlejemskiego, ale przede wszystkim go, kochani, szukajmy w naszym życiu, w naszych sercach, w naszej codzienności. Szukajmy go, bo jeżeli go znajdziemy, będziemy na pewno szczęśliwi. No oczywiście wielu powie, że go znaleźliśmy, ale jeżeli tak, to kim on dla nas jest? Kim on dla nas jest? Czy jest moim Zbawicielem? Czy jest moim przyjacielem? Czy jest moim przeznaczeniem? Czy jest tym, którego w swoim życiu doczesnym i mam nadzieję także w życiu wiecznym cenię i będę cenił najbardziej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.